To nie był Artur Szpilka na ważeniu, coś za spokojnie było. Nie, było bardzo spokojnie, ponieważ zawodnik był skoncentrowany, jestem wdzięczny, jest szacunek i tak jak mówię, znam jego możliwości, znam jego zalety, widziałem go kilka razy. Jest to naprawdę świetny zawodnik, który ma świetną gardę, który potrafi boksować i zdaję sobie sprawę z tego, tak zarówno ja, jak i on, że wchodzą do ringu dwóch zawodników nie po to, żeby się pogłaskać czy zagrać w szachy, tylko po to, żeby jeden drugiego znokautować albo wygrać, więc ten szacunek oczywiście jest. To nie jest tak, jak wiesz, jak znam kogoś i go nie lubię, to też ciężko mi o taką, wiesz, samozachowawczość, ale tutaj nie znam chłopaka, oglądam go, miło się wypowiada, to czemu ja mam być inny? Rozumiesz, to nie jest tak, że ja to bardzo go szanuję jako zawodnika i tyle. A powiedz, to spojrzenie w oczy, kiedy staniecie już, to jest dla ciebie już taki wstęp do walki? Tak. Czy czujesz już ta adrenalina zaczyna buzować, kiedy staniesz blisko i spojrzysz tak prosto w oczy? Tak, to już jest właśnie, teraz popatrzyłem, przełknąłem tak silnie, delikatnie i mówię, okej, okay, gaciu, wiesz, w sensie, że już, nie, jutro się zacznie, jutro jest walka i to jest ten etap, w którym najbardziej lubię. Ważenie, jutro, dzisiaj jeszcze spanie, jutro jeszcze z pieskami spacerek, powrót do hotelu, w hotelu relaks, czekanie na walkę i mówię, jazda.